Siema wszystkim, odcinek późno. Odcinek późno, ponieważ wczoraj w nocy wyłączyli serwery, chciałem nagrać, miałem streama, chciałem nagrać, włączyli serwery i niestety, ale już poszedłem spać. Jak włączyli serwery, no to trzeba było czekać w kolejce godzinę. Ale dobra, okej. Okay. Mamy nowe skiny. Fortuna Moniker. Nie wiem jak po polsku, nie włączałem. I teraz tak. Babeczka. Za 1200. Nawet fajny skin. Ale gościu. Podróbka abstrakta. Podróbka abstrakta jeszcze bez plecaka. I ta bluza jest nawet ładna w tym skinie. Ale spodnie też takie... gówniane. Więc te skiny dla mnie są średnie. Ale zobaczymy je w grze. Mamy też w sklepie tą babeczkę. Jest to bardzo rzadki skin za 800. Jest to skin tylko ze zmienionym kolorem podstawowy, ale jeżeli lubicie skiny bardzo rzadkie, polecam go kupić. Naprawdę polecam go kupić. W grze jeszcze go nie widziałem do wczoraj, bo mój znajomy go kupił. W grze jeszcze go nie widziałem, a gram od pierwszego sezonu. Więc to jest rzadki skin, może dlatego, że jest brzydki, po prostu tego nie widziałem, ale po prostu jeżeli chcecie mieć w kolekcji, warto go kupić. Te skiny, no, wydaliście przed chwilą na karnet bojowy i tak dalej, no... To średnio. Naprawdę. Nie warto tak na siłę. Dobra, zobaczmy sobie... Monikera. Założyłem do niego plecak abstrakta, żeby sprawdzić jak to wygląda. No i widzicie, to jest taki typowy abstrakt, tylko bez tej kamizelki. Jak lubicie takie skiny, to nawet fajny. Za 1200 nie ma jakiegoś szału, że tak powiem, cenowego. Więc jeżeli wam się podoba taki skin... Powiem szczerze, ja na temat tych skinów chyba się nie wypowiem, jakie one są. Ja bym... na siłę ja bym ich nie kupował. No nie podoba mi się bardzo. A i double pompa nie działa. Patrzcie. Tak byście strzelali z jednej pompy, to jest to samo. Okej, okay. Lecimy sobie na szybko na pagody. Może tą lamę znajdę w końcu. Może lamy nie mogę znaleźć. Jezus, wstałem dopiero, powiem wam szczerze, naprawdę. Stream do trzeciej. Miał być o 9 kolejny, ale budzik nie zadzwonił. Nic nowego. Dobra, lotnia oczkusia oczywiście polecam. Lotnia oczkusia najlepsza na świecie. Sztos. Powiem wam szczerze, że nie chcę mi się za bardzo obrabiać tego wideo. Wstałem dopiero, chcę iść na śniadanie i tak dalej. Chciałem też to jak najszybciej wrzucić. No ale... Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Dobra, zbierak z karnetu. Bardzo fajny zbierak, taki fanowski. Powiem wam szczerze, że mi się podoba. Wiem, niektórzy powiedzą: ej, ale on wygląda jak... Jak co? Ej, nie zbiorę tej skrzynki. No nie, nie zbiorę, dobra. No taki, powiem wam szczerze, abstrakt taki. Ta bluza by była fajna, bardzo fajna by była ta bluza, gdyby spodnie zmienić do niego. Naprawdę, musieliby spodnie zmienić do tego skina. Dajcie mi znać w komentarzu, co sądzicie o tym. Naprawdę, bo według mnie spodnie powinni zmienić. Dobra, bierzmy tą drugą. Teraz czekać oczywiście pół godziny. O. Szafka. Skiny. Babeczka. Zatwierdź. Aha, nie mogę zdjąć plecaka. No tak. Dużo osób pytało, dlatego ze skrzydłami weźmiemy. Dużo osób pytało, dlaczego nie można zdjąć plecaków. Zbugowało się po prostu. Nie można zdejmować plecaków, ani nie można zdejmować skina. Po prostu się zbugowało.
Czekajcie, ile mi brakuje tego expa do typeczka? Do kamizelki? 1500 niecałe. No, dzisiaj trochę po no-life'imy sobie w gierkę. Jest piątek, chciałem ze znajomym wyjść na weekend, ale... To jest piąty sezon, no to co ja mam robić ze znajomymi? Dobra, babeczka lepsza, dużo lepszy skin, fajna czapka, fajne spodnie. No, babeczka jest fajna. Powiem wam szczerze, babeczka mi się podoba, jeżeli chodzi o skina, polecam. Ale to jeżeli macie fałdolce, no bo tak jak mówię, teraz wszyscy na karnet wydali, niektórzy kupili więcej, niektórzy mniej. Dlatego tylko jeżeli macie fałdolce, to polecam. Dajcie mi tą lamę, proszę, dajcie mi tą lamę. Dajcie mi znać w komentarzu, czy też macie problem z tą lamą, bo moi znajomi poszukali tych lam i naprawdę niektórzy po dwie znaleźli na mapie i tak dalej. No masakra. A, muszę jeszcze dobić jeden stopień karnetu chyba, żeby odblokować 200 fałdolcy i wtedy kupię sobie właśnie ten... Ja kupuję tego Rikona, tego skina za 800. Chcę mieć go w kolekcji, nie jest to drogi skin, jest brzydki, macie rację, jest brzydki. Od razu mówię, że tamten skin za 800 jest brzydki, ale chciałem mieć go w swojej kolekcji. Naprawdę, chciałbym. No i powiem wam szczerze, że... No ten skin jest fajny, naprawdę, ten skin jest fajny. Jeansy, zwykły taki topik ze skrzydłami, fajnie wygląda, do tego ten zbierak nie pasuje akurat, ale ten zbierak i tak jest fajny. Pewnie będziecie pytać odnośnie levelowania tych postaci, więc od razu odpowiadam, bo będę już się z wami żegnał, od razu odpowiadam. Levelowanie tych dwóch skórek za pierwszy level karnetu i za ostatni to jest tak, 200 tysięcy expa to jest około niecały 60 level, albo 60, niecały 65 chyba. Coś powyżej 60? A pół miliona to jest 79. Więc dużo osób biło Omegę, więc dużo osób też wbije sobie tego skina na maksa, więc to jest spoko. Pół miliona to jest 79 z tego co obliczaliśmy na live'ie. Więc jeżeli się tam pomyliliśmy oczywiście, to dajcie znać w komentarzu, bo... Ale powiem wam szczerze, że łatwo się wyleweluje te konta, te skórki. To będzie coś mniej więcej jak Carbid i jak Omega. Nawet troszeczkę mniej niż Carbid i Omega, więc na chillku. Dobra czaty, Boże, przyzwyczaiłem się, jakby to był live. Dobra, kochani moi widzowie, ja się z wami żegnam, ponieważ idę sobie zrobić śniadanie. Wyrzucę ten odcinek. Nowe skiny w piątym sezonie od razu, na start. No to może być, no nie zaskakują te nowe skiny, ale może być. Do zobaczenia na streamie, będzie koło 12:00. Cześć!